Czy jak w ciągu roku nie zrobiłeś badań lekarskich i psychologicznych za jazdę po alkoholu, chociaż zabrane prawko miałeś na krócej, to będziesz musiał zdawać powtórny państwowy egzamin na prawo jazdy i to w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Tradycyjnie zaczynam od zapytania mojego widza. Zwracam się do Pana z zapytaniem. W grudniu 2015 zabrano mi prawko na 6 miesięcy za 0,12 mg alkoholu w wydychanym powietrzu. Na badaniach lekarskich w lipcu tego roku w WOMP-ie otrzymałem negatywne orzeczenie psychologa i wyznaczono mi następny termin badań w maju 2017. Natomiast Pani w rejestracji powiedziała mi, że w grudniu mogę napisać podanie z prośbą o przyspieszenie ponownych badań. No nie wiem, jak się mam za to zabrać, jak ma to podanie wyglądać. Aby to skrócić, cokolwiek nie napiszesz, dwa zdania wystarczy. Także, co nie napiszesz, to i tak będzie dobrze. 30 grudnia minie rok od czasu, kiedy mam zabrane prawo jazdy. Czy jeżeli nie uporam się z tymi badaniami do tego czasu, będę zmuszony na nowo zdawać egzamin do prawa jazdy, ponieważ ani w WOMP, ani w starostwie nie byli mi w stanie tego powiedzieć. Podobno oni tego nie wiedzą. Z góry dziękuję za pomoc i czekam na Pana odpowiedź. I po pierwsze skomentuję tą całą sytuację i zapamiętaj raz na zawsze to, że w WOMP-ach są pracownie psychologii transportu, że przyjmują tam kierowców po alkoholu, nie oznacza, że jesteś zobowiązany na te właśnie badania psychologiczne, podkreślam tutaj jeszcze raz, psychologiczne, ze skierowania od starosty robić. Nie musisz iść do WOMP-owskiego psychologa. Pozornie, jak już pójdziesz do tego WOMP-u, na badania lekarskie masz wszystko w jednym miejscu, prawda? Psychologa, lekarza, wydaje się, że można to zrobić w jeden dzień. No, w praktyce niestety często bywa tak jak w tym opisanym przypadku. Mam takie domniemanie, że gdyby ten widz psychologa zrobił prywatnie, to badania lekarskie też by przeszedł, ponieważ tutaj psycholog wstrzymał całą procedurę. Czy to przyspieszenie widzowi coś da, czy to podanie coś da? No prywatnie, tak z ręką na sercu wątpię, nikt z lekarzy nie weźmie na siebie odpowiedzialności za podważenie opinii psychologicznej, bądź co bądź z placówki referencyjnej, bądź co bądź swoich kolegów, czy swojej koleżanki z drzwi obok. Czyli domniemywam, tylko spekuluję, że najprawdopodobniej będzie tak samo jak było, czyli znowu jakiś następny termin, ale aby było jasne, możesz w WOMP-ie się badać tyle razy, ile masz ochoty, ile finansów, ile chcesz, możesz nawet co tydzień, po każdym niezdanym, po każdym negatywnym orzeczeniu lekarskim, czy psychologicznym to nie jestem pewien, ale po każdym negatywnym orzeczeniu lekarskim możesz się badać do bólu. Jeżeli chodzi o powtórny egzamin, no sięgnę tutaj do artykułu 49 ustęp 1 ustawy o kierujących pojazdami. Jest tam taka fajna formułka. Sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający roku. Czyli według mnie widz spełni te warunki zaraz na początku roku 2017, bo liczy mu się ten rok do grudnia 2016, jak napisał. I reasumując to wszystko, tysiąc razy już mówiłem, że jeżeli masz badania lekarskie i psychologiczne, pójdź gdzieś do psychologa prywatnie. No, nie twierdzę, że psycholodzy WOMP-owscy są aż tacy źli, natomiast są nieco bardziej pryncypialni niż psycholodzy z pracowni prywatnych. I nie chcę być gołosłowny, bo ostatnio przyszedł do mnie pacjent, coś mi zaczął pokazywać, jakieś papiery, no tutaj on by już się tam przebadał psychologicznie, znowu coś tam lekarskie, od słowa do słowa okazało się, że miał identyczną sytuację, że poszedł na badania psychologiczne i lekarskie do mojego DWOMP-u, prawda, ulubionego, którego zresztą darzę wielkim szacunkiem, no i niestety o ile lekarskie by przeszedł, to niestety psychologiczne uwalił.
Może się zdarzyć sytuacja, że czasami na skierowaniu od starosty na badaniach lekarskich jest wskazany lokalny wojewódzki ośrodek medycyny pracy, ale na pewno nie ma czegoś takiego na badaniu psychologicznym. Powtarzam jeszcze raz, psychotesty, psychologa, badanie psychotechniczne robisz gdzie chcesz, badania lekarskie niestety w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Natomiast, jeżeli Ty miałeś taką sytuację, że z jakichś przyczyn zostało Ci zabrane prawo jazdy na okres krótszy niż rok, potem niestety uwaliłeś albo badania lekarskie, albo psychologiczne, napisz, jak to się skończyło. Czy musiałeś zdawać powtórny egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, czy nie musiałeś, czy może jednak źle interpretuję ten przepis artykułu 49 ustępu 1 ustawy o kierujących pojazdami. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jeżeli wideo Ci się spodobało, daj lajka, daj kciuka. Jeżeli miałeś podobną sytuację, koniecznie skomentuj to wideo. Być może przyda się ona innej osobie, innemu zbłąkanemu kierowcy, innej czarnej duszy zbłąkanej owcy, prawda, w przejściu badań i odzyskaniu prawa jazdy.